Najlepsze książki. Zapraszam na mój subiektywny przegląd hitów z minionego roku. Ktoś wie, jak to zawiązać? No, chyba się udało. Nie jest to najpiękniejszy węzeł, ale nie ma znikąd pomocy. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w ostatnim w tym roku odcinku BookTube. A jeśli zarówno BookTube, jak i inne programy mają się ukazywać na kanale PCH24TV, potrzebne jest Państwa wsparcie, gdyż nie utrzymuje się ta niezależna telewizja internetowa z reklam, ale z Państwa hojności, do czego zachęcam. Tak samo jak do subskrypcji, polubień i udostępnień. I zacznijmy odliczanie. Zacznijmy od książek dla dzieci. Wśród książek dla dzieci mój numer jeden to Ewangelia dla dzieci, rozmowy z Jezusem na każdą niedzielę roku autorstwa siostry Bożeny Hanusiak, pustelniczki, z ilustracjami Pawła Kołodziejskiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa AA. Notabene Paweł Kołodziejski jest autorem innego imponującego dzieła, Pisma Świętego w komiksie, które ukazało się jeszcze w zeszłym roku. W Ewangelii dla dzieci każdy rozdział zawiera czytanie, rzecz jasna, z Ewangelii i fikcyjną rozmowę dziecka z Panem Jezusem, która związana jest z tym czytaniem. Piękne ilustracje, przystępny język, to znakomite wprowadzenie do nawyku zarówno regularnej lektury Pisma Świętego, jak i w tajemnice wiary. Mijający rok to także setna rocznica urodzin Tadeusza Gajcego, jednego z tragicznych twórców okresu II wojny światowej, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Państwowy Instytut Wydawniczy pięknie uczcił tę rocznicę, wydając opowieść z innego świata Widma. Ta publikacja to dwie książki, reprint debiutanckiego tomiku poety zatytułowanego Widma, który ma dać wyobrażenie tego, jak ta książka wyglądała wtedy, kiedy się ukazała, rzecz jasna, w drugim obiegu. I druga rzecz to album ze zdjęciami, reprodukcjami dokumentów i utworami samego Gajcego. Jeśli w zeszłym roku wydarzeniem w poezji było pełne trzytomowe wydanie wierszy Emily Dickinson, pełny przekład wszystkich jej utworów, to w tym roku jest nim zdecydowanie opowieść z innego świata Widma. Rok 2022 to rok kilku interesujących debiutów powieściowych. Niektóre z nich miałem okazję omówić w BookTube, innych nie zdążyłem, bo ukazały się pod jego koniec, a może właśnie na jego początek, jeśli liczyć go od Adwentu. A więc zostaną na przyszłoroczne podsumowanie. Moim numerem jeden w tym roku, mijającym roku, jest debiutancka powieść Krystiana Kratiuka Zaraza, wydana nakładem wydawnictwa Esprit. Powieść z pandemią w tle, ale podejmująca niezwykle ważny problem infiltracji Kościoła katolickiego przez homoseksualną mafię. Autor zresztą łączy w niej zgrabnie kilka wątków, a pyszny początek, choć sam nie lubię flaczków, ma szansę przejść do historii literatury. Wyróżniłbym tutaj także debiutancką powieść Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego Zamknięte raje, która ukazała się nakładem wydawnictwa Arkana. Skojarzenia z jądrem ciemności, jakie się przy tej lekturze nasuwają, wskazują na to, że autor mierzy naprawdę wysoko. Nie bez przyczyny w tym podsumowaniu roku postanowiłem wyróżnić w osobnej kategorii klasykę literatury polskiej. Mimo upływu ponad 30 lat od tak zwanej transformacji ustrojowej, wciąż pozostają mało znani w Polsce autorzy polscy, wybitni, a przecież literatura polska nie kończy się na Miłoszu i Gombrowiczu. Sporo dla przypomnienia tych dzieł i autorów zrobił m.in. pan profesor Maciej Urbanowski, i tutaj wyróżniłbym dzieła zebrane Stanisława Rembeka, które właśnie pod redakcją pana profesora ukazują się w Państwowym Instytucie Wydawniczym od zeszłego roku. W
W tym roku, w roku 2022, dostaliśmy do rąk trzy kolejne tomy zawierające twórczość Rembeka z czasów wojny, w tym wybitną powieść Wyrok na Franciszka Kłosa. Ex aequo należy wymienić również pisma Czesława Straszewicza, wydane nakładem wydawnictwa Arkana. Ukazał się w tym roku 2022 tom trzeci zawierający powieść Turyści z Bocianich Gniazd oraz Listy i Waria. Tutaj profesor Urbanowski jest współredaktorem wraz z panią profesor Violettą Weiss-Milewską. Jeśli chodzi o szeroko rozumianą publicystykę katolicką i konserwatywną, to wybór nie jest łatwy, bo tych książek dobrych jest naprawdę trochę. Ale mój pierwszy wybór padłby bezwzględnie na publikację Pawła Chmielewskiego Papież Franciszek i mafia Sankt Gallen. Kto stoi za rewolucją w Kościele, która ukazała się nakładem wydawnictwa Freedom. Praca podejmuje niełatwy temat, a autor swoją rzeczowością, fachowością, krytycznym podejściem do źródeł sprawia, że trudno mu przypiąć łatkę propagowania tzw. spiskowej teorii dziejów i oszołomstwa. W dziedzinie historii, ale także publicystyki w pierwszej kolejności wyróżniłbym licencję na zabijanie, historię legalnych aborcji od zbrodni sowieckich do współczesności Dariusza Żuk-Olszewskiego. Ta niewielka w sumie praca słowackiego autora, która ukazała się nakładem wydawnictwa AA, w sposób przystępny przybliża współczesnemu czytelnikowi historię legalizowania zabijania nienarodzonych i przemian w świadomości społecznej na całym świecie, jakich dokonał wypuszczony przez bolszewików wirus niszczący podstawy moralne współczesnej cywilizacji. Niestety ten wirus zaatakował także świadomość katolików i tzw. konserwatystów. To kompendium wiedzy powinno być za darmo rozdawane przez jakiegoś dobrego sponsora wśród młodzieży. I tutaj myślę, że należy się też wyróżnienie dla dwóch publikacji, które ukazały się nakładem wydawnictwa Prohibita. Jest to Historia Święta Nowego Testamentu oraz Historia Kościoła Katolickiego dla Młodzieży błogosławionego księdza Romana Archutowskiego. Dzieło jeszcze przedwojenne w przystępny sposób przybliża zarówno historię Kościoła Katolickiego, jak i historię świętą Nowego Testamentu. Miniony rok to rok naprawdę interesujących biografii. Być może o niektórych z nich opowiem jeszcze Państwu w roku 2023. Jeśli którejś z nich nie uwzględniłem, to niestety dlatego, że nie jestem w stanie przeczytać ich szybko wszystkich. Na mojej liście pierwszeństwo należy się książce Wojciecha Węcla Lechoń, rycerz i faun, która ukazała się nakładem Instytutu Literatury. Książka o poecie, pisana przez poetę, a więc z dbałością o styl, o piękno języka, a przy tym podważająca pewne utarte schematy, stereotypy o poezji Jana Lechonia, którego Wojciech Węcel prowokacyjnie określa najwybitniejszym poetą XX wieku, który zbudował sobie z wierszy pomnik trwalszy od Spiżu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje też biografia Ignacego Łukasiewicza, wynalazca i darczyńca, autorstwa księdza Janusza Królikowskiego, który odsłania w niej nieznane oblicze wielkiego wynalazcy jako katolika, który ciężką i wytrwałą pracą osiągnął majątek, którym służył bliźnim. W kategorii klasyka literatury chrześcijańskiej wskazałbym przede wszystkim Księgę Gomory świętego Piotra Damianiego, która to publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa AA ze wstępem księdza Roberta Skrzypczaka. I jest to publikacja jak najbardziej na czasie, jeśli wziąć pod uwagę obecny kryzys w Kościele, a także stan współczesnego społeczeństwa. I przypomnijmy, że to samo wydawnictwo w zeszłym roku zaskoczyło być może wielu czytelników książką Obrona Siedmiu Sakramentów Henryka VIII, króla Anglii, który z ortodoksją katolicką raczej się nie kojarzy, a to dzieło Obrona Siedmiu Sakramentów jest jak najbardziej ortodoksyjne. I można jeszcze w tym roku wyróżnić
między innymi Eusebiusza z Cezarei, historię Kościoła, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. I jest to ważne dzieło, ważna publikacja dla zrozumienia początków historii Kościoła katolickiego. Wśród wielu dzieł arcybiskupa Fultona Sheena, które wreszcie są dostępne polskim czytelnikom, na szczególną uwagę zasługuje Komunizm, a Sumienie Zachodu. Publikacja, która ukazała się nakładem Instytutu Globalizacji w przekładzie Małgorzaty Samborskiej. Chciałoby się, aby komunizm był ideologią przeszłości i wylądował wreszcie na śmietniku historii. Niestety kolejne mutacje marksizmu, tym razem tęczowa jego odmiana, atakują jak wściekły wirus, dużo groźniejszy od pandemii, bo zatruwający duszę. Gwoli Sprawiedliwości należy dodać, że tuż po publikacji Instytutu Globalizacji ta sama książka Sheena ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit w przekładzie Zbigniewa Kasprzyka jako Komunizm i Sumienie Zachodu. Panuje tutaj niestety nieco zamieszania, jeśli chodzi o prawa autorskie do spuścizny Sheena, ale jest szansa, że więcej widzów po jego książki sięgnie. Ex aequo z książką Fultona Sheena wyróżniłbym zbiór rozmów Zbigniewa Janowskiego Konserwatyzm, liberalizm i cywilizacja zachodnia, który ukazał się nakładem wydawnictwa Arkana. To również praca, którą należy koniecznie przeczytać, jeśli chce się zrozumieć coś z tego, co się wokół nas dzieje, a chyba grozi nam niestety powtórka z rozrywki. I wreszcie literatura religijna. Tutaj wybór jest naprawdę trudny, bo bardzo dobrych publikacji katolickich wydaje się naprawdę dużo. I tu muszę wyróżnić w szczególności książkę Henryka Bejdy, a w zasadzie księgę Cuda Wielkich Świętych, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda. Wydawnictwa, które w gruncie rzeczy w niemal każdej z wymienionych tu kategorii ma coś wartościowego do zaoferowania. Praca Bejdy to nie tylko książka dla całej rodziny, ale też piękny album, bo jest bogato ilustrowana. I to jeszcze nie koniec, bo chciałbym wyróżnić jeszcze przynajmniej 5 autorów, którzy moim zdaniem na to zasługują swoją szczególną pracowitością, gdyż mogą się poszczycić w roku 2022 nie jedną, a kilkoma publikacjami. Pierwszy z tych autorów to Paweł Lisicki i tutaj ogrom pracy wykonany przez redaktora Lisickiego jest przeogromny. Można się już nawet pogubić w ilości tych publikacji, gdyż jest autorem także wstępów do ważnych książek katolickich i konserwatywnych. Wymienię tutaj tylko 2 jego własne książki. Otóż mijający rok rozpoczął Systemem Diabła, blogiem Z piekła rodem, a zakończył Wygnaniem Melchizedeka. Redaktor Lisicki jest też autorem wstępu m.in. do wspomnianej historii Kościoła Eusebiusza z Cezarei i do książki Krystiana Kratiuka Jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków. Wszystkie te publikacje ukazały się nakładem wydawnictwa Fronda. A skoro już o Krystianie Kratiuku mowa, to oprócz debiutanckiej powieści Zaraza i wspomnianej tutaj trzymanej przeze mnie publikacji Jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków, Krystian Kratiuk opublikował także W sercu Maryi, zbiór 3 rozmów z 6 kapłanami, który ukazał się nakładem Fundacji Rosa Mystica. Trzeci autor to ojciec Wawrzyniec Maria Waszkiewicz, który w roku 2022 wydał książki Nunc Cepi, Wezwanie do Świętości, jeszcze na początku. Ponownie rozszerzone wydanie Czyńcie, cokolwiek wam powie. Znakomita książka, obie nakładem Fundacji Rosa Mystica oraz Pokój, Dobro, Wojna, nakładem wydawnictwa Freedom, której jest współautorem z ojcem Ambrogio Marią Cavanesim. 2 pozostałych autorów to redaktor Paweł Chmielewski, już tutaj wspomniany, i Grzegorz Fels. Redaktor Chmielewski oprócz wymienionej już Mafii Sankt Gallen wydał jeszcze w tym roku Nowe Moce Antychrysta nakładem wydawnictwa AA. Z kolei Grzegorz Fels
W tym roku to autor dwóch kolejnych książek z dziedziny świata duchowego. Pierwsza z nich to Tajemnice stygmatyków, wielcy mistycy i mali oszuści, a rok kończy wielkimi cudami aniołów w życiu narodów świętych i zwykłych śmiertelników. Jeśli kogoś tutaj nie wymieniłem w tym podsumowaniu roku, to tylko dlatego, że to przegląd subiektywny, oparty na moich ograniczonych możliwościach lekturowych. Tych dobrych publikacji jest z całą pewnością dużo, dużo więcej. To był moim zdaniem dobry rok dla książki katolickiej, konserwatywnej, a sporo naprawdę interesujących publikacji ukazało się jeszcze w ostatnich dniach roku 2022. Tu jest tylko część z nich, w tym ciekawe debiuty. Będzie o czym mówić i pisać. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem i Bożej mocy w nowym roku 2023.